Gmina Grodziec jest gminą wiejską, typowo rolniczą, położoną w województwie wielkopolskim, jedną z 14 gmin powiatu konińskiego. Jej powierzchnia to około 117 km kwadratowych, z czego 36% obszaru stanowi kompleks lasów. Pierwsze wzmianki o miejscowości Grodziec pojawiły się w 1394 roku. Od 4 lat pracujemy na rzecz mieszkańców oraz podejmujemy działania, które mają wpływ na rozwój naszej gminy. Dziś mogę powiedzieć, że są to działania skuteczne, które zostały skierowane na najważniejsze sprawy społeczne, jak i gospodarcze. Na sprawy ważne dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców. W działaniach tych pomagają nam pozyskane dofinansowania niemal do każdej inwestycji oraz dobra współpraca z samorządem wojewódzkim, ale przede wszystkim samorządem powiatowym. Priorytetem dla gminy Grodziec jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez budowę dróg lokalnych. W okresie mijającej kadencji zmieniono z nawierzchni gruntowej na asfaltową ponad 7 km dróg, pozyskując jednocześnie środki unijne, czego przykładem jest przebudowa drogi w Junnie i na odcinku Grodziec-Tartak-Królików. Ta droga od bardzo dawna, od wielu, wielu lat była oczekiwana. Mieszkam tutaj około 15 lat i pamiętam stan krytyczny tego przejazdu, tej ulicy. Pamiętam, kiedy dzieciaki chodziły zimą do szkoły, kiedy chodziły po błocie. Teraz jest zupełnie lepiej. Akurat o tej porze dnia nie ma takiego ruchu, ponieważ dzieci są jeszcze w szkole, ale w godzinach popołudniowych tu jest bardzo duży ruch autobusów, dzieciaków na rowerach, dzieciaków pieszo, więc różnica jest bardzo wielka. Są to inwestycje, na które gmina Grodziec w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymała ponad 1 340 000 zł dofinansowania przy łącznej wartości wzmiankowanych inwestycji wynoszących ponad 2 200 000 zł. Ponadto dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zrealizowano w ramach dofinansowania budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych przebudowę dróg w Biskupicach, Starych Grądach i Janowie. Całość tych inwestycji to kwota około 1 400 000 zł, z czego dofinansowanie stanowiło około 400 000 zł. Dzięki inicjatywie pani wójt zbudowaliśmy w miejscowości Janów drogę asfaltową, która bardzo wspomaga mieszkańców w dojeździe do posesji. Fabryka kurzu była, proszę pana. Wcześniej była. Jak samochód przeleciał, oczywiście czy ciągnik, nie? Tak. No. A jak przyszły roztopy, proszę pana, najgorzej było wtedy. No wie pan, tu było, to było na tamtym odcinku z tyłu, tu za panem jak to. Wyjechać nie szło, wie pan, bo jak ciągnik przejechał, to samochodem się pan dowieszał, nie? Tak. No a teraz, wie pan, jest inny żywot. I choć przysłowie mówi, że budujemy mosty dla pana starosty, to u nas jest inaczej. Gmina ze środków własnych za kwotę około 230 tysięcy złotych przebudowała most na rzece Bawu w miejscowości Stary Borowiec. To dzięki inicjatywie wójt pani Anny Andrzejewskiej przy wsparciu radnego powiatu konińskiego pana Macieja Kwiryńga wybudowano przez powiat koniński odcinek drogi na Ciświce. Długotrwałe rozmowy ze starostą powiatu konińskiego, panem Stanisławem Bielikiem, zaowocowały kolejnymi inwestycjami. Przy udziale środków gminnych została przebudowana ulica Wiejska w Grodźcu, wybudowano drogę Bystrzyca-Czarnybród, wykonano chodnik na ulicy Parkowej w Grodźcu oraz część zaprojektowanego chodnika w Biskupicach. Ulica Wiejska została zmodernizowana w 2015 roku dzięki wsparciu gminy Grodziec, dzięki wsparciu pani wójt i wszystkich radnych. Została wykonana wspólnymi siłami przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie oraz gminę Grodziec. Inwestycja była bardzo potrzebna. Mieliśmy tutaj chodniki jeszcze z lat 80., a dzisiaj widzimy, jak to pięknie wygląda. Nowy asfalt, nowe chodniki i także powstały parkingi w oku plebanii i kościoła, które były niezmiernie potrzebne tutaj na tym terenie. Ponadto realizowana jest budowa drogi Grodziec-Konary, chodnik w Białej oraz korekta łuku w Biskupicach. Długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją była oddana do użytkowania oczyszczalnia ścieków, na którą wydatkowano ponad 2 600 000 zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu w wysokości ponad 1 100 000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano kanalizację sanitarną w Grodźcu. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gmina pozyskała ze Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie dofinansowanie w wysokości ponad 150 000 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Mokre, Lądek i Wielołęka.
Bardzo ważną i długo oczekiwaną przez mieszkańców sołectwa Lądek była inwestycja zagospodarowania przestrzeni publicznej polegająca na czyszczeniu stawu, postawieniu altany oraz zaczęciu budowy placu zabaw. Zadanie to przy środkach funduszu oraz pozyskanym dofinansowaniu zostało zrealizowane. Wieś zyskała wizerunek, a mieszkańcy miejsce do spotkań i odpoczynku. Koniecznie należy wspomnieć o zaangażowaniu mieszkańców sołectw wspierających działania gminy w zakresie bieżących napraw dróg, oświetlenia czy aktywnego wypoczynku mieszkańców przez budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej ze środków Funduszu Sołeckiego. Bardzo długo był zanieczyszczony ten staw i mieszkańcy wpadli na pomysł, żeby ten staw był oczyszczony. Muszę powiedzieć, że też jest to zasługa naszego radnego, że starał się też o wyczyszczenie tego stawu. Wykonanie między innymi tychże zadań stało się możliwe dzięki zakupowi przez gminę sprzętów tworzących tak zwany park maszynowy. Fundusz Sołecki to także realizacja inwestycji oświetleniowych rozbudowywanych na obszarze całej gminy. Jedną z wielu inwestycji w tym zakresie jest budowa oświetlenia ulicznego w Grodźcu przy ulicy Lipowej. Ze względu na ekonomię i energooszczędność przy tej inwestycji zastosowano oświetlenie w technologii LED. Całkowita wartość inwestycji to prawie 70 tysięcy złotych. Ponadto sukcesywnie na terenie całej gminy wymieniane są oprawy z rtęciowych na sodowe. Zmiany oświatowe powodują konieczność dostosowania istniejących obiektów szkolnych do aktualnych potrzeb. Dlatego zrealizowano zadanie polegające na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne w budynku szkoły podstawowej w Królikowie. Dzięki zrealizowanej inwestycji uczniowie mają do dyspozycji dwie nowe sale lekcyjne. Ponadto opracowana jest już dokumentacja długo oczekiwanego boiska wielofunkcyjnego w Królikowie, a na realizację czeka zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w budynku szkoły podstawowej w Grodźcu. Gmina Grodziec inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców. Podejmujemy szybkie i trafne decyzje, czego przykładem jest złożenie wniosku na zakup samochodu dla OSP. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu o wartości ponad 930 tysięcy złotych, z czego gmina Grodziec poniosła wydatek w wysokości niespełna 65 tysięcy złotych. Złożono również wniosek o sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto sołectwa Biała i Łagiewniki w ramach Funduszu Sołeckiego nabyły samochody dla swoich jednostek, a dzięki staraniom pani wójt, Państwowa Straż Pożarna w Koninie przekazała na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach samochód na potrzeby jej działalności. Ważnym elementem w rozwoju gminy są również relacje sąsiedzkie. Dzięki nim wspólnie z gminą Żgów postanowiliśmy zadbać o ekologię i w partnerstwie realizujemy projekt, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Największą inwestycją realizowaną przez gminę Grodziec na rzecz jej mieszkańców jest instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Żgów i Grodziec. Zadanie polega na montażu na terenie naszej gminy 176 instalacji fotowoltaicznych oraz 45 instalacji solarnych. Wartość projektu dla gminy Grodziec to ponad 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie wynosi 85% kwoty netto. Inwestycje to długotrwały proces. Rozpoczęto przygotowania do realizacji wielu nowych zadań planowanych do wykonania w następnych latach. Podpisano umowy z wykonawcami budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz placu targowego w Grodźcu. Została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy drogi Lipice-Nowa Huta-Mokre, a w trakcie opracowania jest dokumentacja budowy dróg Grodziec-Działki i Janów. Wykonano dokumentację budowy kanalizacji sanitarnej dla południowej części Grodźca. Wójt gminy Grodziec podpisała umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu Samorządy i Lasy Państwowe razem dla grodzieckiej przyrody, którego realizacja planowana jest do roku 2020. Projekt powstał w partnerstwie z Powiatem Konińskim i Nadleśnictwem Grodziec. Gmina otrzyma również dofinansowanie na zadanie polegające na dostosowaniu budynków remis OSP w Grodźcu, Lipicach i Wielołęce na obiekty pełniące funkcje kulturalne. Poza budową infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, bardzo ważnym aspektem społecznym dla naszych mieszkańców było wspieranie zawiązujących się, jak i istniejących stowarzyszeń.
W 2015 roku powstał klub piłkarski GKS Piast Grodziec, któremu przyświeca motto „Razem w drodze do zwycięstwa”. I tak z roku na rok zwyciężają i pną się w tabelach do góry. Klub ten cieszy się dużą popularnością. Wskazuje na to utworzenie wielu drużyn, od maluchów do seniorów. Mówiąc o organizacjach społecznych, nie sposób tutaj wymienić ich zasług dla mieszkańców. Jednakże należy wspomnieć o najważniejszym, o zaangażowaniu i dającej efekty współpracy. Chór męski, który swój repertuar zaczynał od muzyki sakralnej, dziś nigdy nie odmówi występów z zaprzyjaźnionymi biskupiczankami, jak i klubem seniora. A i druhowie OSP robią co mogą, aby wesprzeć swoje koła gospodyń wiejskich. Orkiestra Dęta z Królikowa zachęca naszych mieszkańców do wspólnego muzykowania, a wielołęczanki kuszą pysznymi potrawami. Urząd nie zwalnia tempa. Pracownicy pod kierunkiem wójta nadzorują realizację wielu inwestycji. Od budowy targowiska w Grodźcu po zakup busa dla osób niepełnosprawnych. Sukcesem było przejęcie placu po byłej spółdzielni kółek rolniczych w Grodźcu. Dzięki przychylności starosty Konińskiego w krótkim czasie nieruchomość ta stała się własnością gminy. Na placu tym planowane są działania rewitalizacyjne wraz z budową siedziby Urzędu Gminy Grodziec. Nasza gmina to miejsce, gdzie oprócz infrastruktury technicznej najważniejszym potencjałem jest potencjał ludzki. Zapewniam, że warto inwestować w gminę Grodziec. Razem zmieniamy gminę. Dołącz do nas, a zmienimy ją na lepsze.